wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku recenzji figurek koni. Dzisiaj zrobię dla Was recenzję Ogiera Andaluzyjskiego z firmy Safari LTD na rok 2004. Jest to już bardzo stary model, wycofany. Nazywa się u mnie Diamond, czyli po polsku Diament. Jest on maści siwej, jego grzywa i ogon są koloru takiego blond, kremowego, taki jasny, żółty nawet bym powiedziała. I muszę powiedzieć, że ten koń bardzo mnie zaskoczył swoim wyglądem na żywo, bo muszę powiedzieć, że jest pięknie wyrzeźbiony. Ma zaznaczone wszystkie mięśnie na swoim ciele. Na głowie ma nawet zaznaczone żyły. Na kopytach wyrzeźbione strzałki kopytowe. Jego grzywa jest pięknie wyrzeźbiona, bo ma zaznaczone wszystkie włoski bardzo wyraźnie. Jego grzywa w ogóle jest pięknie, taka falowana. Widać te wszystkie loczki. No naprawdę piękna jest ta grzywa razem z grzywką. Ogon jest zrobiony też na taki falowany i też ma bardzo dużo szczegółów, ale jednak ta grzywa o wiele bardziej mi się podoba i uważam, że jest piękna. Jak już mówiłam, piękne rzeźbienie mięśni i tych żył na pysku, po prostu cudo. Jedyna rzecz, do której mogę się przyczepić, to napis widoczny na jednej z jego nóg, dokładnie na tej, którą wyciąga tak do przodu. Nie podoba mi się to, że ten napis, w zasadzie numer jest tam zrobiony, mogliby go jednak usunąć. I druga rzecz, do której mogłabym się przyczepić, to są białka namalowane na jego oczach, które jakimś dziwnym trafem są namalowane na górze, a nie na dole oka. Bo jednak w innych firmach, na przykład w firmie Breyer, robią w niektórych swoich modelach właśnie białka przy oczach i robią je w prawidłowy sposób, gdzie te białka powinny być na dole oka, a nie na górze, tak jak ma ten koń. Nie wiem, dlaczego to tak zostało zrobione, ale to jest w zasadzie jedyna rzecz, do której mogę się przyczepić i która wygląda dziwnie. Jeśli chodzi o jego pozę, to podejrzewam, że jest to jakaś figura ujeżdżeniowa, ale nie wiem, jak ona się nazywa. Więc jeśli wiecie, jak nazywa się poza, w której jest przedstawiony ten koń, to możecie mi napisać w komentarzach, bo ta poza jest dosyć nietypowa. Nigdy nie widziałam takiej pozy w żadnej z firm, z właśnie taką wyciągniętą nogą. Więc dajcie mi znać, czy jest to jakaś figura ujeżdżeniowa, czy po prostu on tak wysuwa sobie nogę i tyle. Ale tak jak wcześniej mówiłam, ten koń jest naprawdę pięknie wyrzeźbiony i jego maść wygląda naprawdę świetnie. Może nie ma jakiegoś dużego cieniowania, ale jego malowanie naprawdę bardzo mi się podoba. Jest świetnie zrobione, poza oczywiście tymi oczami, ale przymykając właśnie oko na te oczy, ten koń wygląda po prostu świetnie. Pięknie wychodzi na zdjęciach. I o dziwo, jest bardzo mały. Jak się go trzyma, to naprawdę wygląda na malutkiego konia, mimo że jest to Andaluz. I powinien być w skali podobnej do Schnaiz czy Collecta, ale bardziej skłaniałabym się do podobnej skali co Schnaiz, bo jest to naprawdę mały koń i w sumie mnie to zdziwiło. Teraz możecie jeszcze zobaczyć bliżej te jego detale i ten koń ma nawet wyrzeźbione kasztany. Niestety nie ma ich pomalowanych, ale są zaznaczone, więc jeśli chodzi o rzeźbienie, no to zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Ma wszystkie zaznaczone tutaj na nogach, łopatki, przy szyi ma bardzo ładnie zaznaczone mięśnie, tak samo klatki piersiowej. Jak już mówiłam o grzywie i ogonie, no to zobaczcie, jak ma zaznaczone te wszystkie włoski, tak dokładnie. Wszystkie są pofalowane i pięknie zaznaczone. Tak samo na tym pysku te wspaniałe żyły. No po prostu jak ja widzę, że są zaznaczone żyły na modelach, to ja już po prostu się zachwycam. I może skończę to moje zachwycanie się nad tym modelem, bo naprawdę zrobił na mnie duże wrażenie. I serdecznie Wam go polecam, więc już tak podsumowując, żeby dłużej tutaj nie gadać o tych mięśniach cały czas, to w podsumowaniu muszę powiedzieć, że bardzo polecam ten model. Jest on naprawdę świetnie wykonany. Myślę, że może to być jeden z lepszych modeli z firmy Safari LTD, jaki kiedykolwiek wyszedł. I gdybyście się zastanawiali, gdzie możecie go kupić, to ja go zamówiłam na Allegro od sprzedawcy figureczki.pl, którego serdecznie polecam, bo można tam
znaleźć naprawdę świetne oferty z figurkami właśnie firmy Safari, LTV oraz Mojo. Takich modeli, których nigdzie indziej nie ma. Jest to naprawdę sprzedawca, którego mogę serdecznie polecić. Nigdy nie miałam żadnego problemu z zamawianiem tam modeli, także serdecznie właśnie polecam tą stronę tego sprzedawcę, ale też oczywiście macie podane inne strony, na których możecie go kupić. I teraz możecie zobaczyć jeszcze zdjęcia, jakie wykonałam z tym pięknym modelem. I jak widzicie, świetnie wychodzi na zdjęciach. Także moim zdaniem ten koń nie ma żadnych wad. Jest naprawdę świetny. Także serdecznie polecam.